Cześć, nazywam się Natalia Tur. W internecie funkcjonuję jako Niszka i dziś opowiem Wam o zarządzaniu czasem w sytuacji, gdy ma się go mało, a obowiązków dużo. Myślę, że ta wiedza przyda się zarówno osobom, które łączą studiowanie z rodzicielstwem, jak i pracą zawodową, a także osobom, które mimo nieposiadania bardzo wielu obowiązków mają problem z zarządzaniem czasem. Dziś opowiem o zgubnym dążeniu do perfekcyjności, niebezpiecznych szponach prokrastynacji, analizie SWOT samego siebie, technice Pomodoro, zasadzie Parkinsona, a także o złodziejach czasu. Dlaczego czuję się uprawniona do mówienia o tym, czyli kilka słów o tym, jak łączyłam studia z życiem. Otóż 2 miesiące po rozpoczęciu studiów urodziłam dziecko i potem przez kolejne 5 lat z sukcesem łączyłam obowiązki związane ze studiowaniem z obowiązkami rodzicielskimi. Z sukcesem nie oznacza idealnie. Kluczem mojego sukcesu była dobra organizacja czasu i ustalenie tak zwanych priorytetów. Dogadałam się sama ze sobą, co jest dla mnie najważniejsze, a co mogę przesunąć na dalszy plan. I tak, priorytetem była dla mnie moja córka, która najpierw będąc niemowlęciem, a potem maluchem, potrzebowała mnie. Dlatego starałam się tak ułożyć sobie plan zajęć, by nigdy nie być zbyt długo poza domem, w czym pomogło mi dogadanie się z uczelnią, tak bym mogła na przykład uczestniczyć w różnych zajęciach z różnymi grupami. Równie ważne i priorytetowe było dla mnie studiowanie, dlatego starałam się bardzo poważnie podchodzić do wykładów i ćwiczeń, na które chodziłam, w których uczestniczyłam. I tak, czytałam zalecaną literaturę, przygotowywałam się do zajęć, uczestniczyłam w dyskusjach podczas ćwiczeń, robiłam notatki podczas wykładów. Wiedziałam bowiem, że najlepiej gruntuje się w nas wiedza, o której najpierw się przeczyta lub usłyszy, następnie się ją zapisze, a potem się o niej opowie. Dzięki temu znacznie łatwiej było mi potem też szykować się do egzaminów, bo obcowałam z materiałem przez cały semestr, a nie tylko wtedy, kiedy miałam przygotować się do egzaminów. Wyszliśmy z moim mężem, który również wtedy studiował, z założenia, że nie da się wszystkich spraw uczynić ważnymi i pilnymi, więc uczynimy nimi studiowanie i sprawy rodzinne, czyli wspólnie spędzony czas. Myślę, że im więcej obowiązków się ma, tym sprawniej się je realizuje. Nie traci się czasu na gdybanie, analizowanie, kręcenie się w kółko, buszowanie po internecie. Posiadając dziecko lub pracę zawodową i chcąc równolegle studiować, w człowieku uruchamia się takie zdeterminowanie i szacunek do czasu. Traktując obydwie sprawy priorytetowo, nie chciałam, żeby któraś ucierpiała, dlatego uruchamiałam w sobie samodyscyplinę i szanowałam czas. Miałam poczucie, że nie mogę odkładać żadnych spraw na ostatnią chwilę, takich jak na przykład szykowanie prezentacji na zajęcia, bo co jeżeli córka wywinie mi jakiś numer i w ostatniej chwili się rozchoruje? Chciałabym przekazać Wam dziś kilka narzędzi, które mogą Wam pomóc w sprawnym zarządzaniu czasem. Pierwsza niech będzie analiza SWOT samego siebie. Analiza SWOT to technika służąca do porządkowania i analizy informacji. Zwykle wykorzystywana jest do analizy instytucji lub projektów, ale dlaczego by nie wykorzystać jej do analizy i usprawnienia, że tak powiem, samego siebie? Co się kryje pod skrótem SWOT? S to strength, czyli mocne strony, wszystko to, co stanowi nasz atut, przewagę, zaletę. Przykładowo mam w sobie ciekawość świata, lubię zdobywać wiedzę, uczę się sprawy mi przyjemność, lubię notować podczas wykładów, mam dobre notatki. W, czyli weakness, czyli słabe strony, wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę, nasze zachowania, nawyki, przyzwyczajenia, które utrudniają skuteczne działanie. Przykładowo łatwo rozkojarzam się, dekoncentruję, mam skłonność do prokrastynacji, podejmuję się zbyt wielu działań naraz, stawiam sobie poprzeczkę zbyt wysoko, określając nierealistyczne cele, na przykład wyłącznie piątki ze wszystkich egzaminów. O, czyli opportunities, czyli szanse, wszystko to, co stwarza szanse korzystnej zmiany. Przykładowo słucham teraz webinaru, który otworzy mi oczy na niektóre sprawy i pomoże w sprawniejszym zarządzaniu czasem, albo rozpocznę studia na uczelni, która traktuje priorytetowo potrzeby studenta i wychodzi im naprzeciw. Taką uczelnią są wyższe szkoły bankowe. T, czyli threats, zagrożenia, wszystko to, co stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia negatywnych zmian.
Na przykład dziecko rozchoruje mi się, albo nie dadzą mi wolnego w pracy na czas sesji, kiedy chciałbym intensywnie przygotowywać się do egzaminów. Wymieniłam teraz przykładowe elementy i to dość krótką listę. Wydaje mi się, że jeżeli usiądziecie nad tym, to wasza lista zarówno mocnych stron, jak i słabych, a także szans i zagrożeń będzie dłuższa. Gdy już będzie gotowa, przyjrzyjcie się poszczególnym elementom i zastanówcie się, jak możecie wzmocnić albo wykorzystać swoje mocne strony, a także popracować nad słabymi, jak możecie wykorzystać szanse, i jak możecie zabezpieczyć się na wypadek wystąpienia zagrożeń. Opierając się na moich przykładach, może to wyglądać na przykład tak. Jeżeli łatwo rozkojarzam się i dekoncentruję, sięgając podczas uczenia się do egzaminu czy czytania literatury wciąż po telefon i skroluję na nim różne aplikacje, to może jednak warto na ten czas zanieść telefon do innego pomieszczenia, by absolutnie nas nie kusił, ewentualnie odinstalować sobie na czas sesji lub na kilka godzin różne aplikacje typu Facebook, Instagram itd. Zasada Parkinsona. Zasada Parkinsona głosi, że im więcej czasu mamy na wykonanie jakiegoś zadania, tym więcej czasu nam on zabiera. Jeżeli na przykład wyznaczymy sobie, że szykowanie prezentacji zajmie nam 2 godziny, to właśnie tyle nam zajmie. A jeżeli ustalimy, że zajmie nam 5 godzin, to również właśnie tyle nam zajmie. Gdy studiowałam, będąc mamą malucha, miałam określone okienka, w których na przykład dziecko spało albo mój mąż brał córkę na spacer i wiedziałam, że dysponuję właśnie dokładnie taką ilością wolnego czasu, czyli na przykład godziną, i mobilizowałam się, nie rozpraszałam się na żadne inne czynności, byłam zdeterminowana i właśnie dokładnie tyle dana rzecz mi zajmowała. Podobnie, jeżeli ktoś pracuje i wie, że na przykład musi za 2 godziny wyjść do pracy, to również ten czas, który mu pozostał przed wyjściem do pracy, w pełni wykorzystuje na działanie. Natomiast gdy nie określimy sobie takich czasowych ram i mamy na przykład do dyspozycji cały dzień, to prawdopodobnie ten dzień upłynie nam na tym, że będziemy w trakcie sprawdzać media społecznościowe, może obejrzymy jakiś serial, może zrobimy pogaduchy z przyjaciółką, w międzyczasie troszeczkę poszykujemy tę prezentację, ale potem jeszcze wstawimy pranie i umyjemy naczynia, bo przecież mamy na to wszystko cały dzień. Dlatego właśnie uważam, że im więcej ma się obowiązków, tym sprawniej się je realizuje. Rozpracuj swoich złodziei czasu. Istnieją 2 rodzaje złodziei czasu, wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne to na przykład skłonność do odwlekania spraw na później, gdy szykujemy się do kolokwium dosłownie w ostatniej chwili, brak asertywności, na przykład umiejętność odmawiania, gdy w gorącym dla nas czasie, kiedy chcemy przygotować się do egzaminu, telefonuje do nas przyjaciółka, która przez godzinę opowiada o swoich perypetiach sercowych, a my nie mamy odwagi, by powiedzieć jej wprost, że nie możemy teraz o tym rozmawiać. Brak motywacji, na przykład do uczenia się danego przedmiotu, założenie, że jest niepotrzebny. Chciałabym tutaj Was od razu przestrzec i uczulić na takie myślenie, bo wiem, że nasz wewnętrzny sabotażysta często podpowiada nam takie teorie, że po co uczyć się tego, przecież to jest w ogóle niepotrzebne, ten przedmiot. Tymczasem pamiętajcie, że programy na studiach ustala grono ekspertów i żaden przedmiot nie znajduje się tam przypadkiem i wiedza z każdego przedmiotu może nam się w pewnym momencie naprawdę bardzo przydać i buduje też naszą całokształt naszej wiedzy, więc traktujmy poważnie każdy przedmiot, co oczywiście nie znaczy, że mamy zaliczać go na 100% na piątki, bo perfekcjonizm jest również kolejnym złodziejem czasu. Opowiem o nim za chwilę. Natomiast zewnętrznym złodziejem czasu, czyli łobuzem, który sabotuje nasze działania, może być na przykład włączony telewizor, który nas dekoncentruje, osłabia nasze zdolności poznawcze, ale może też być nim bałagan na biurku, chaos czy brak wydzielonej przestrzeni do nauki, gdy nagle okazuje się, że próbujemy napisać licencjat na niepościelonym łóżku. Innym zewnętrznym złodziejem czasu może też być rozmawianie podczas ćwiczeń lub wykładów z innymi studentami. Oczywiście dbanie o relacje na studiach jest bardzo ważnym
elementem studiowania wspaniałym i wartym pielęgnowania, ale lepiej robić to między zajęciami lub po nich, a nie w ich trakcie. Wystrzegaj się doskonałości i perfekcjonizmu. Perfekcjonizm to skłonność do wyznaczania sobie nierealistycznie wysokich standardów funkcjonowania i nieakceptowanie błędów czy niedoskonałości. Czyli pozostając w tematyce studiów, jedyną akceptowalną oceną ze wszystkich zajęć jest piątka i nieschodzenie poniżej 95%. Pragnienie osiągania idealnych wyników we wszystkim, co się robi, powoduje stałe niezadowolenie z osiąganych wyników. Perfekcjoniści myślą często w sposób czarno-biały. Albo jest super, gdy mam idealne wyniki, albo jest beznadziejnie, gdy te wyniki nie są idealne. To może prowadzić do odwlekania w czasie różnych działań lub poświęcania na nie zbyt wiele czasu, na przykład ciągłe dopracowywanie prezentacji, którą ma się wygłosić podczas ćwiczeń i ciągłe niezadowolenie, że nie jest wystarczająco idealna, albo ciągłe poczucie, że nie jest się perfekcyjnie przygotowanym do egzaminu, przez to ciągle się prosi o zmianę terminu, a w skrajnych przypadkach student może w ogóle nie podejść do egzaminu albo w ogóle nie wygłosić prezentacji, bo ma poczucie, że nie jest idealna i perfekcyjna. Jeżeli czujesz, że wpadłaś w szpony perfekcjonizmu, obniż sobie poprzeczkę, daj sobie prawo do wykonania zadań na 70-80%, naprawdę nie musi to być 100%. Nie oskarżaj siebie za potknięcia, a wręcz przestań je tak nazywać. Mamy prawo do pomyłek, błądzić jest rzeczą ludzką. Ustal sobie margines błędu. Czasami ważne jest, żeby jakiś przedmiot po prostu zaliczyć, a niekoniecznie trzeba zaliczać go na same piątki. Staraj się wyznaczyć cele zgodne z Twoimi możliwościami i potrzebami. Pomyśl, czego Ty potrzebujesz, a nie czego oczekują od Ciebie inni. Ciesz się ze swoich bieżących osiągnięć, a także tych, które już udało Ci się osiągnąć. Staraj się być tu i teraz, a nie wybiegaj myślami ciągle w przyszłość. Naucz się odróżniać Twój wysiłek od rezultatów. Końcowy efekt nie zawsze eksponuje Twoje starania. Czasami możesz się bardzo dobrze przygotować do egzaminu, a pychowo trafisz na pytanie, którego akurat nie opracowałeś. No cóż, czasami tak bywa, że trafia nam się pech. Nie porównuj się do innych studentów, nie analizuj ich ocen i osiągnięć. Porównania są pewną formą osądu nad sobą samym, a to nigdy nie wychodzi nam na plus i zawsze niszczy nam humor. Zaplanuj sobie wolny czas, odpoczynek, relaks, by móc doładować swoje akumulatory i poprawić sobie samopoczucie. Technika Pomodoro. Technika Pomodoro opiera się na założeniu, że żeby przez długi czas pracować efektywnie, na przykład uczyć się, trzeba robić przerwy, które poprawiają koncentrację, zdolność zapamiętywania i pozwalają nam spojrzeć na problem z innej perspektywy. Technika Pomodoro opiera się na tym, żeby przeplatać 25 minut intensywnej, niczym nieprzerwanej pracy, 5-minutowymi przerwami, w którym na przykład możemy iść zrobić sobie kawę, herbatę, napić się wody lub ewentualnie zajrzeć do telefonu czy do komputera, ale pamiętajcie, nie na dłużej niż 5 minut, a potem znowu 25 minut intensywnej pracy. Ta technika uczy skutecznej walki z rozpraszaczami i trenowania silnej woli, bo przez 25 minut nie skupiamy się na niczym innym, tylko na wyznaczonym celu. Możecie sobie ustawić budzik, który będzie dzwonił po 25 minutach. Są też w internecie dostępne takie aplikacje, które pomagają nam zastosować technikę Pomodoro. Z zarządzaniem czasem silnie związana jest tak zwana prokrastynacja, czyli skłonność do odwlekania, odkładania spraw na później i zwlekania z zajmowaniem się nimi do ostatniej chwili. Wiesz, że musisz zrobić coś ważnego, na przykład napisać rozdział pracy licencjackiej, chcesz mieć to już za sobą i nie wiesz dlaczego,
nagle buszujesz po Instagramie. Wbrew pozorom, w tej tendencji nie chodzi o to, że jesteśmy leniwi, tylko że jesteśmy słabi wobec impulsu do działania i że nie potrafimy myśleć o myśleniu, czyli przewidywać swoich przyszłych stanów umysłu. Bo prokrastynacja to nic innego jak nastawienie się na teraz, wybór na dziś. A co ja będę stresować się projektem czy rozdziałem pracy magisterskiej, jak mogę to zrobić jutro? A teraz to sobie pooglądam kolejny odcinek mojego ulubionego serialu. W prokrastynacji powinienem przegrywa z chcę, a później przegrywa z teraz. Teraz chcemy cieszyć się radością z oglądania serialu lub scrollowania smartfona, nie myśląc o tym, że jutro możemy mieć problem, bo nie przygotowaliśmy się do kolokwium. Osoby, które oprócz studiowania mają inne obowiązki, na przykład dziecko lub pracę zawodową, często podchodzą do egzaminów w pierwszych terminach, co może dziwić, skoro mają tyle obowiązków, ale robią to dlatego, że nigdy nie mają pewności, co przyniesie im przyszłość. Może im się rozchoruje dziecko albo niania, może szef nie da wolnego albo zrobi przymusowe nadgodziny. Natomiast co ciekawe, osoby, które nie mają dodatkowych obowiązków, często przekładają terminy egzaminów czy oddawania pracy licencjackiej i bardzo często, kiedy już nadchodzi ten ostateczny termin, to też okazuje się, że nie są przygotowani. Dlatego, że właśnie mają większą skłonność do prokrastynacji. Nie przewidują tego jutra, tego, że jutro może przynieść nieoczekiwane sytuacje i lepiej zrobić to, co ma się zrobić teraz, teraz. Jak więc radzić sobie z prokrastynacją? Zrozummy, że mieszkają w nas dwie osoby. Jedna odpowiedzialna, która chce oddać na czas pracę licencjacką, czy przygotować się do egzaminu. A druga taki lekkoduch, która podpowiada nam: a daj spokój, co masz zrobić dziś, zrób jutro. Gdy nasz wewnętrzny sabotażysta kusi nas Instagramami, serialami, sprzątaniem w domu, telefonem do przyjaciela czy przyjaciółki, postarajmy się nastawić na to, żeby się mu nie poddać i wyobraźmy sobie, co będzie potem. Że potem, po obejrzeniu tego serialu czy po rozmowie z tą przyjaciółką, nadal będziemy w tej samej sytuacji, w której będziemy musieli to zrobić. Starajmy się zadawać często te pytania o cele. Na przykład, jeżeli naszym celem jest, żeby za 3 tygodnie złożyć w dziekanacie pracę licencjacką, to czy to, na czym skupiam się teraz, czyli rozpoczęłam właśnie kolejny sezon serialu, przybliża nas do tego celu. Spójrzmy na nasze impulsy, takie jak prokrastynacja czy dążenie do perfekcyjności, jako na demony sabotażujące naszą pracę i nie dajmy się im. Weźcie sobie moje rady do serca, a gwarantuję Wam, że zarządzanie czasem i realizowanie różnych obowiązków przyjdzie Wam ze znacznie większą łatwością i okaże się, że łączenie studiów z życiem jest nie dość, że proste, to wręcz wskazana.